Witajcie bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym vlogasku, tym razem dotyczącym firmy. Dokładnie tak, dzisiaj porozmawiamy sobie na temat firmy, czy warto, bo wiem, że wiele osób na przykład nie będzie wiedziało, na czym polega zakładanie firmy, czym są podatki, co to jest kwota netto brutto, ZUS i te wszystkie sprawy, dlatego dzisiaj omówię to wszystko dla was, żebyście mieli troszkę jasności w tym temacie. Będziecie też mieli przebitki z drugiej kamery, żebyście widzieli, gdzie jadę, bo chcieliście widzieć to wszystko, dlatego zapraszam was bardzo serdecznie do dzisiejszego, powiedzmy, porozmawiajmy, chociaż będzie to w formie normalnego wideo, czy warto mieć firmę, czy ogólnie firma to coś złego. Także przede wszystkim przed nami znajduje się budynek ZUS-u. Ten budynek nie będzie wam, moi drodzy, w żadnym stopniu przeszkadzał, ponieważ teraz na obecną chwilę wszystko robicie poprzez przelewy internetowe, właściwie nie ruszając się z domu. Jedynie zakładając firmę, musicie udać się do urzędu. I o właśnie, jak wygląda w ogóle zakładanie całej firmy, co trzeba zrobić, jakie są, moi drodzy, etapy tego budowania wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim na samym wstępie musicie sobie zapamiętać, że ważnym jest, by iść do urzędu bezrobocia. Znaczy, to jest urząd pracy, ale żeby zatrudnić, znaczy nie, w sumie to nie jest zatrudnienie, żeby przedstawić siebie jako osoba, która jest niezatrudniona, czyli osoba bezrobotna, bo żeby dostać dofinansowanie na waszą firmę, które będzie dla was zapewne bardzo fajne, bo zaraz wytłumaczę, na czym polega, to myślę, że warto. Wartość, którą nie możecie przekroczyć, to 842 zł miesięcznie. Taka kwota, moi drodzy, przekroczona daje wam niemożność przejścia na stan bycia bezrobotnym. No bo jest tam jakieś ograniczenie kwoty, którą musicie spełnić, żeby móc być bezrobotnym. I jak to wygląda dalej? Jak już jesteście, moi drodzy, bezrobotnymi, to możecie iść sobie później po dofinansowanie. Ja akurat takiego dofinansowania nie brałem, ponieważ przekraczałem tą ową kwotę, o której wam wspomniałem. No i niestety nie mogłem, ale są osoby, które mogą i dostają na przykład 20 tysięcy złotych. Tu może tak, wiecie. Już nie ma dziur, więc mogę kontynuować. Ale są osoby, które dostają 20 tysięcy złotych na swoją firmę. Słuchajcie, jeżeli jesteście osobami kreatywnymi i nie wiem, na przykład nie chcecie iść na studia, albo nie możecie iść na studia, bo nie możecie, nie zdaliście matury, czy jakiekolwiek inne wynikłe rzeczy, które wam to uniemożliwiają, ale jesteście osobami kreatywnymi i twierdzicie, że wasz pomysł na firmę jest na tyle wystarczająco fajny, że, moi drodzy, możecie dostać dofinansowanie i wasza firma się utrzyma. A jeżeli tak, to warto coś takiego zrobić, czyli warto założyć firmę. Ja nie chcę być waszym tatusiem tutaj teraz mówiącym, o słuchajcie, jeżeli założycie firmę, to będzie dla was to bardzo fajne i bardzo opłacalne. Bo firma musi prosperować, ona musi, moi drodzy, przynosić dochód, bo musicie płacić za ZUS-y, ale to za chwilę do tego też przejdziemy. Dobra, co trzeba zrobić, te wszystkie formalności, papiery? Słuchajcie, idziecie do urzędu i mówicie, że chcecie założyć firmę. Jedyne, co jakby opieracie, to mówicie, że czym ma się zajmować firma, bo to trzeba skategoryzować, trzeba znaleźć główny wątek, moi drodzy, tematyczny waszej firmy. No jak już taki macie, to możecie sobie dać jakieś podrzeczy, czyli na przykład, nie wiem, jeżeli lubicie, załóżmy, reklama w internecie, to będzie wasz główny motyw. No to, moi drodzy, pozostałe motywy, takie jak, nie wiem, prowadzenie, moi drodzy, no, ciężko mi jest tutaj teraz coś przytoczyć, ale no, załóżmy, prowadzenie konferansjerek czy jakiekolwiek inne rzeczy, możecie sobie podpiąć pod to wszystko i to będzie prosperowało, wy się z tego rozliczacie. Dobra, mając to już wszystko, musicie poczekać, aż dostaniecie numer identyfikacji podatkowej. Często osoby się mylą, na przykład mówią numer NIP. Nie ma czegoś takiego, bo nie ma numeru identyfikacji podatkowej, jest numer identyfikacji podatkowej. I później po uzyskaniu takiego, moi drodzy, numeru
teraz mnie koleś wyprowadził z równowagi. Numeru, to wasza firma już normalnie prosperuje, wy już się z tego rozliczacie i musicie płacić podatki, musicie płacić ZUS-y. Jak to wszystko wygląda? No ZUS, w zależności od tego, jaki, moi drodzy, wasza firma ma tam procenty i w ogóle, to jest grubsza sprawa. Ale generalnie to jest w granicach, powiedzmy, 500 zł miesięcznie przez 2 lata, bo coś takiego przez 2 lata istnieje. Dla młodych to jest ZUS, później ten ZUS się zwiększa, ponieważ, moi drodzy, po 2 latach już wchodzicie na pułap normalnej firmy i ten ZUS to jest 1000 zł. Jeżeli chodzi o podatki, no to tutaj macie fakturę. Zbieracie sobie faktury, jak na przykład, nie wiem, wasi rodzice czasem coś biorą na faktury i nie za bardzo kumacie, o co chodzi, ale być może niektórzy z was mają rodziców, którzy posiadają firmę. No to biorą czasem coś na fakturkę. Dlaczego? Ponieważ oni wliczają sobie to w koszta firmy. Jak macie te koszta firmy, to później każda faktura dodatkowa zwiększa, moi drodzy, coś, co wy musieliście wydać na to, żeby wasza firma mogła prosperować. I to mogą być naprawdę różne rzeczy w zależności od tego, czym zajmuje się firma. Jeżeli chodzi o na przykład naprawdę luźną firmę, tak jak jest to w moim przypadku, no to, moi drodzy, tutaj mamy takie rzeczy jak na przykład środki czystości, jak kolacje biznesowe i tak dalej, i tego jest naprawdę masę rzeczy i to wszystko sobie wliczacie w firmę. Więc później, jeżeli chodzi, przyjdzie podatek, czyli kwota, którą i tak byście musieli odprowadzić, to, że wy macie koszta utrzymania firmy, jakieś tam wyższe, to i tak przeznaczyliście te pieniądze dla waszych potrzeb, dla tego, co było wam potrzebne, ewentualnie dla tego, co rzeczywiście musieliście kupić i, moi drodzy, nie musicie płacić podatku. Ja mam firmę przez rok i moje koszta firmy, które mam, powodują to, że tylko raz zdarzyło mi się zapłacić podatek w wysokości 82 zł, także możecie sobie wyobrazić, jakie to są różnice i że naprawdę dla mnie opłaca się posiadać firmę. Jeżeli jesteście w technikum i lub w liceum, na jakimś profilu, który dalej, nie wiem, albo macie znajome, które mają profil ekonomiczny, to jest szansa taka, że trafią one w księgowość. Jeżeli trafią one w księgowość, to się cieszcie. Dlaczego? Ponieważ uśmiechnijcie się teraz tak pięknie, ładnie do nich, coś tam zagadajcie, tak żebyście mieli jakiś w miarę dobry kontakt. No i, moi drodzy, któraś z waszych znajomych na pewno zostanie księgową, więc może tam po taniości, ewentualnie po znajomości, będzie wam prowadziła księgowość. To jest ważny element, bo wydając około, powiedzmy, 200 zł miesięcznie na księgową, wzrasta nam kolejna rzecz, którą musimy przeznaczyć na firmę. Tych kosztów troszkę już jest rzeczywiście, bo zobaczcie, 500 zł ZUS-u, 200 księgowa, mamy tutaj podatki czy jakiekolwiek inne rzeczy, no i tego trochę się już zbiera, także zawsze 200 zł w kieszeni, no i księgowość zawsze możecie też poprowadzić sami, ale nie każdy to ogarnia, nie każdy daje radę, więc lepiej też tą księgową mieć. Tych faktur też w zależności od tego, jaką firmę prowadzicie, będzie dużo lub mniej. Ja na przykład wcześniej nie ogarniałem, co to jest w ogóle kwota netto, kwota brutto i mogę się założyć i proszę was, żebyście napisali teraz w komentarzu, czy wiedzieliście wcześniej, co to jest kwota netto i co to jest kwota brutto, bo mogę no śmiało chyba powiedzieć, że 75% osób nie będzie wiedziało, co to jest. No więc, moi drodzy, kwota brutto to jest ta kwota wyższa, ta, w którą wliczony jest podatek i tak dalej. I na przykład często w radiu słyszymy sytuację, gdzie ktoś oferuje nam płacę, dajmy na to, albo nie, lepszy przykład. Mamy mieszkanie za 250 tysięcy złotych netto. Brzmi fajnie, nie? 250 tysięcy złotych za mieszkanie, spoko. Tylko idąc dalej tym tokiem, no to dochodzimy już do kwoty brutto, czyli tej z podatkiem. Więc 250 tysięcy to nie jest kwota, którą zapłacimy rzeczywiście za mieszkanie, tylko kwota, która jest obniżona tylko, żeby to ładnie wyglądało. Bo za mieszkanie zapłacimy ponad 300 tysięcy złotych. No to już nie jest piękna
piękne, jeżeli się nie mylę i nie pojebałem, czy tam nawet 200 paręnaście tysięcy złotych, to i tak będzie to kwotą wyższą, którą będziemy musieli zapłacić. Ale posiadając firmę, to wszystko zaczynacie już ogarniać i tak dalej, i tak dalej. Więc powiedz nam, Żiżeju, czy opłaca się posiadać firmę, będąc, no, moi drodzy, pełnoprawnym, pełnoprawną osobą posiadającą działalność gospodarczą, bo tak to się też dobrze nazywa. Tak, moi drodzy, według mnie tak, jest to o wiele korzystniejsze niż na przykład odprowadzanie podatku. Zobaczcie, jakbym nie miał firmy, musiałbym i tak zapłacić podatek, który, no moi drodzy, czekałby mnie, musiałbym też mieć ubezpieczenie, co daje mi ZUS. No wiadomo, nikt nie lubi ZUS-u, fakt, mógłby być mniejszy, ale nic z tym nie zrobimy, to jest, póki Polska się nie zmieni, to tak to będzie wyglądało. Więc dla mnie opłaca się mieć firmę, opłaca się, moi drodzy, posiadać to wszystko. No i też nie jesteście pod nikogo podpięci. To jest chyba najważniejsze, że to od was zależy, jak to wszystko wygląda. Co wy robicie, to wy decydujecie, czy chcecie na przykład dzisiaj pracować, czy nie. No wiadomo, w zależności od firmy, jaką prowadzicie, ale ja prowadzę akurat na tyle luźną, że jeżeli chcę sobie zrobić wolne, zawsze się śmieję, że muszę zapytać pana prezesa, a nie, czekajcie, przecież nie jestem nim ja. Także tym, moi drodzy, fajnym akcentem myślę, że no, powiedziałem wam troszkę na temat firmy, czy jest warto ją posiadać, czy nie. Jeżeli kogoś zachęciłem, nawet jedną osobę, do tego, żeby założyła swoją działalność gospodarczą na własną rękę, to się cieszę, bo będziesz osobą niezależną, będziesz osobą nieprzypisaną do nikogo i będziesz robić, co tylko będziesz chcieć. Także cieszę się. No i moi drodzy, napiszcie, co wy sądzicie na temat firm w Polsce, czy opłaca się to wszystko posiadać, czy może lepiej na przykład zostać rolnikiem, który jest na KRUS-ie i wychodzi 20% korzystniej, aniżeli ZUS. No ale koniec takiego pitolenia, moi drodzy, które stricte być może was nie interesowało, a być może tak. Ja się z wami żegnam, zapraszam was na moje sociale, takie jak Facebook, który jest tutaj u góry, czy też na dole, nie wiem gdzie wkleję, na mojego Snapchata, Snapchat DJ Palasite, czy też na mojego Instagrama. Widzimy się tam na tych, moi drodzy, pozostałych socialach. Trzymajcie się ciepło, cześć i do następnego odcinka. Pa, pa.